No, nieważne tu jest zakończenie tej książki, nieważne czy Natalia jest Kopciuszkiem, a Jakub będzie rycerzem na białym koniu. Ważne jest co innego, jak są łamane stereotypy, jak zmieniane jest myślenie, ale poza tymi osobami dla mnie najważniejszym bohaterem tej książki jest Petersburg, przepięknie opisywany przez autorkę. A do tego jest uniwersalizm wielki tej książki, bo tu jest opisywana Natalia Razumowa, ale to może być Monika Kaczmarek, Agata Kowalska, młoda, piękna, wykształcona Polka, która wyjeżdża na wyspy. Stąd uniwersalizm, jak się zachować, jak odnaleźć się życiu. I też w innym świecie, za granicą. Czyli zapowiada się bardzo ciekawa tutaj. Bardzo ciekawie. Jest tu dużo odwołań do literatury rosyjskiej. Ta książka pachnie kuchnią rosyjską. Kuchnia bardzo dużo nam mówi o tradycji rosyjskiej, o tym, jak wychowuje się córki. Dlaczego te młode Rosjanki, kiedy przyjeżdżają do Polski, czy nie do Polski, one potrafią tak znakomicie gotować? To wynika z tradycji. Babka przekazuje matce, matka przekazuje córce, dlatego dom Jakuba, sterylny na początku, zaczyna pachnieć pierogami, ciastami i wieloma innymi smakołykami. Zapraszam czyli, serdecznie. Fajnie, czyli możemy też poznać kuchnię, tak? Tak. O, super, no to tym bardziej polecam. Za chwilę będziemy mówić o tym, jak będzie można zdobyć tą książkę. Bardzo, czyli taka ciepła. Ciepła z drugim dnem, z kulturą rosyjską w tle, w stereotypach między mężczyzną a kobietą, w postrzeganiu różnych narodowości. Fajnie. Kolejna pozycja książkowa. Kolejna książka należy do książek, o których ja lubię mówić, że to są małe, wielkie książki. Małe, bo mała jest objętość książki, ale ona jest w środku wielka. Autorka Magdalena Orzeł to młoda osoba, która w niezwykle refleksyjny sposób napisała książkę z bardzo wciągającą fabułą. To taka książka, do której chce się wracać, bo czyta ją się bardzo szybko, bardzo dobrze, ale gro rzeczy z tej książki dzieje się między wersami, między słowami, dlatego chce się wrócić ponownie. To książka o grupie przyjaciół z czasów studenckich, którzy już sobie życie ułożyli, dokonali swoich wyborów, a łączą ich różne tajemnice, dawne wspomnienia. Jest Magda, która jest w związku z Filipem od 8 lat, a miesiąc przed ślubem mówi mu, że nigdy z nim nie przeżyła orgazmu. Jest Klara, wyzwolona kobieta, która dostaje diagnozę rak szyjki macicy. Jest Wiolka, matka dwójki dzieci, żona Karola, która w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach dowiaduje się o zdradzie męża, zdradzie z przyjaciółką, jej dylemat, wybaczyć czy stracić ich obydwoje. Jest Bożena, która przez cały czas ukrywa swoje preferencje seksualne i osobę, którą darzy uczuciem. Jest Wiktor, bardzo chory na władzę, który używa argumentacji psychicznej nad wszystkimi swoimi przyjaciółmi. I Andrzej, który jest malarzem i przez wiele, wiele lat maluje kobietę z wyobraźni. W końcu spotyka tę kobietę i pytanie, jak to życie im się potoczy, czy to jest ta osoba, czy nie ta. Ta książka pozostawia bardzo wiele pytań. Tam jeszcze są bohaterowie, o których nie chciałabym mówić, zdradzać. Jest trójkąt. Sasza, Gloria i leśna kobieta. Ale bohaterem tej książki jest również pewne zjawisko. Jest to gwiazda, która przygląda się temu wszystkiemu. I pytanie, czy ta gwiazda może mieć moc sprawczą? Czy jeżeli gwiazda powie niech się stanie, niech się odbędzie rozmowa, niech się pogodzą, niech się pokłócą, niech się w końcu coś wyjaśni, czy to tak będzie, czy to będzie zupełny przypadek. Ale ciekawą bohaterką tej książki jest również rzecz, przedmiot. Jest to laleczka z porcelany, która została podarowana dziecku i została zepchnięta gdzieś na półkę. W tej chwili osadzony jest już na niej kurz, ta sukienka tej lalki nie jest czerwona, jest sina. Ta lalka przygląda się życiu rodziny, widzi rzeczy, których nikt inny nie widzi. I teraz, czy lekkie zaangażowanie tej lalki w życie rodziny może sprawić, że mogą się inaczej ich losy potoczyć? Ta lalka jest tworem pracy człowieka. Człowieka, który nadał jej cenę, ale nie nadał jej imienia. Ona tak bardzo chciałaby być Karolinką, Marlenką albo Reginą. Chciałaby być kobietą o imieniu z literką R. To naprawdę ważna książka, jak napisał Paweł Kamza, poznański reżyser, znany. Książka pożerająca czas i uczucia z niezwykłym wdziękiem dla książkożerców i dla tych, którzy nad książkami zasypiają.
To są, bo tutaj Pani powiedziała, tak przytoczone są właściwie takie smutne historie, prawda? Takie życiowe, smutne. I czy książka się kończy tutaj, czy te opowiadania się kończą tak pozytywnie, dobrze? Trudno mówić o tym, że tu będzie happy end, bo tu jest tyle historii, jedne kończą się happy endem, inne nie. Ale jest dużo zawieszeń w tej książce. One są w pewnym stopniu niedokończone. My możemy sobie spróbować sami dopowiedzieć, co by było, gdyby. I to jest taka właśnie książka zmuszająca nas do refleksji. Tu nie ma wydumanych historii, to są historie z życia. Tu każda z kobiet mogłaby odnaleźć siebie. Jedna będzie Wiolką, druga będzie Bożeną, trzecia będzie Klarą. To nas spotyka. Panowie w tej książce to mogą być nasi mężowie, nasi przyjaciele. To też jest książka z nurtu literatury kobiecej. Niemniej jednak książka, która już tutaj przez panów była czytana i zrobiła na nich też bardzo duże wrażenie. Mamy tutaj recenzje na naszej stronie zamieszczone tej książki. Taka książka, która naprawdę pozostaje na długo. Pamięci, czyli jest taka uniwersalna i dla mężczyzn, tak. I dla kobiet. Tak. Polecamy bardzo serdecznie Dotyk Gwiazd. Więc drodzy Państwo, tutaj powiem, że jeżeli chcielibyście otrzymać służącą, tutaj książkę Służąca lub Dotyk Gwiazd, zapraszam, wyślijcie SMS-a pod numer 7101 o treści książka, a także zaglądajcie na naszą stronę www.ontv.pl. Tam będziecie mogli się dowiedzieć więcej. Dziękuję za piękne recenzje, zachęcające przede wszystkim, a teraz przyszedł czas tutaj na takie książki dla mężczyzn chyba, czy niekoniecznie? Myślę, że dla każdego, kto interesuje się historią, będzie to interesująca pozycja. Mhm. Proszę Państwa, William Wallace, pierwsza w języku polskim biografia osoby, która wywarła ogromne piętno na historię, szczególnie Szkocji, lecz nie tylko. W Polsce, jeżeli powiemy William Wallace, w pierwszej kolejności będą wiedzieli, o kogo chodzi ludzie interesujący się historią. Ale jeżeli dodamy Waleczne Serce albo Braveheart, to w tym momencie wszyscy wiedzą, tak, o kogo chodzi. O postać, która na tyle zainteresowała Hollywood, że powstał wielki hit kinowy, który kilka lat temu obejrzały setki tysięcy ludzi na całym świecie. Jest to biografia o tyle ciekawa, że William Wallace jest przez historię różnorako oceniany. Jak wiadomo, historię piszą zwycięzcy. Także historiografia angielska przedstawia go jako diabła wcielonego, który niemalże pożerał dzieci, palił do ziemi miasta i wsi angielskie, a na koniec posypywał to jeszcze solą. Jest to o tyle ciekawe, że o ile ta książka odkłamuje wiele tych źródeł angielskich, ona również nie stanowi peanu na cześć Williama Wallace'a. Tu trzeba przyznać, że autor podszedł rzetelnie do pewnych kwestii i faktycznie wykazuje, że niektóre z tych zarzutów angielskich mogą być prawdziwe. William Wallace nie był aniołem, ale też należy pamiętać, o jaką sprawę walczył i w jakich czasach żył. W związku z czym szereg tych jego postępowań nie można powiedzieć, że jest moralnie usprawiedliwionych, ale no niestety z racji taktyki i walki o niepodległość państwa jak najbardziej usprawiedliwionych. Czyli tak naprawdę książka dla każdego i każdy może się jakby tutaj doszukać sam tego, czego szuka. Tak. Oczywiście, osoby, które powiedzmy interesują się historią od tej strony bardziej naukowej i analitycznej, znajdą tutaj dziesiątki przypisów, dziesiątki nowych źródeł, gdzie mogą się zapoznać z postacią Wallace'a. Natomiast ci, którzy szukają powiedzmy bardziej lżejszej i bardziej rozrywkowej strony tej całej opowieści, również się nie zawiodą tutaj. Polecamy. Bardzo ciekawa, jasne, bardzo ciekawa książka. William Wallace, Waleczne Serce Szkocji, 7101 o treści książka. Będziecie mogli Państwo otrzymać właśnie tą książkę. No ja tutaj czuję, że ona bardzo szybko tutaj się rozejdzie. Kolejne książki, które na dzisiaj przygotowałam, właściwie chyba bardziej dla pań, to książki pani Anny Siwek. Książki tak zwane lekkie, łatwe i przyjemne, ale zawsze z drugim dnem. Ja kiedy akceptuję książki do wydania, propozycje pisane przez Polki, w większości są to debiutantki, kieruję się również tym, żeby książka zawierała coś podskórnie. Może być intrygująca fabuła, może być romans jak najbardziej, natomiast szukam jeszcze w tych książkach innych motywów, czegoś, co może skłonić do refleksji, do myślenia. To są książki, akurat zbliża się weekend majowy. Możemy z książką Znów mnie pokochaj pojechać do Egiptu. To historia
Dwojga ludzi, których kiedyś łączyło olbrzymie uczucie, przez pewne niedomówienie para się rozstała. Po 9 latach spotykają się na pokładzie samolotu lecącego do Egiptu. Małgorzata jest już mężatką, ma dziecko. Piotr jest samotnym mężczyzną, który nigdy nie poprzestawał szukać kobiety podobnej do Małgorzaty. I pytanie, jak to spotkanie wpłynie na tych ludzi, na tę dwójkę, ale i na innych ludzi. Co jest ciekawe w tej książce? Ona może być swojego rodzaju przewodnikiem po Egipcie. Autorka, pani Ania Sibek, na pewno była w Egipcie i między romansami, między intrygą, między humorem wplata to, czego nie znajdziemy w żadnym biurze podróży. Smaki Egiptu, zapachy Egiptu, miejsca, których żadne biuro podróży nam nie zaproponuje do zwiedzania. Także malutki przewodnik sprawdzony po Egipcie. I kolejna książka, która zabierze nas po części w góry, w nasze polskie góry, Powiedz, że mnie kochasz, to historia młodej dziewczyny, Martyny, która po studiach zostaje zatrudniona w korporacji, a pierwszy dzień pracy rozpoczyna awanturą z szefem, spóźnieniem, no i miłością od pierwszego wejrzenia. Okazuje się, że obiekt jej westchnień jest jej bezpośrednim przełożonym, który jej nie lubi. Czuje się przez nią zagrożony, czuje się zazdrosny, traktuje ją jak popychadło. Dziewczyna nie poddaje się, układa sobie swoje życie zawodowe, swoje życie uczuciowe, tylko rodzą się pytania, dlaczego Hubert tak bardzo nie lubi jej chłopaka, a dlaczego w pewnym momencie tak często w domu Martyny pojawia się pan sąsiad Rysiu, a co z tym wszystkim wspólnego ma niejaka wróżka Nina? I najważniejsze pytanie, kto komu na Giewoncie zacytuje rozmowę liryczną Gałczyńskiego i powie, powiedz mi, jak mnie kochasz. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć o pani Annie, która pierwsza książka, którą wydaliśmy, to jest właśnie Pokochaj, to jest debiut pani Ani, to jest druga książka. Ta książka jest jeszcze cieplutka, proszę dotknąć, ona dopiero od wczoraj jest w magazynie wydawnictwa, jeszcze jej nie ma na półkach księgarskich. Pani Ania jest nie tylko pisarką, jest podróżniczką. Mieszkała w Montrealu, mieszkała w Monachium, mieszkała w Vancouver, w tej chwili mieszka z mężem i z synami w Brukseli. W prezencie urodzinowym od męża dostała kiedyś wycieczkę, wyprawę na Kilimandżaro, zdobyła Kilimandżaro i wydała książkę Moja droga na Kilimandżaro, taką bardzo podróżniczą. Myśmy tej książki nie wydali, to wydawnictwo, które specjalizuje się w książkach podróżniczych. Stąd wiemy, że pani Anna bardzo dużo podróżuje i na pewno wiedza turystyczna w książkach jest taka, jak być powinna. To ja tutaj zachęcę Państwa, żebyście wysyłali Państwo SMS-y pod numer 7101 o treści książka Powiedz, że mnie kochasz i znów mnie pokochaj. Jeżeli właśnie ktoś się wybiera do Egiptu na weekend majowy, miejmy nadzieję, że są i takie osoby, to tym bardziej polecam przede wszystkim znów mnie pokochaj. I co ciekawego, Panie Mateuszu, tutaj jak widać kawał solidnej książki. Pogodynek. Pogodynek. Brzmi bardzo pozytywnie. Brzmi bardzo pozytywnie, co jest bardzo mylące. O właśnie, chciałam się zapytać, ale jest drugie dno. Tak, zdecydowanie. No jest to książka, którą rozpoczęliśmy naszą serię Thriller. No i można powiedzieć, że zaczęliśmy z wysokiego C. Książkę poleca sam Stephen King, czyli każdy, kto obraca się chociaż trochę w tym gatunku, wie, kto to jest i wie także, że nie rzuca słów na wiatr. No i można powiedzieć, że chyba z pewną zazdrością też tutaj poleca książkę Tayera, bo też praca, którą wykonał autor, jest niewiarygodna. Tayer nie jest pisarzem, który pisze książki jak kura znosi jajka. Co prawda napisał ich około 5-6 bodajże. Niemniej praca nad samym pogodynkiem zabrała mu około 5 lat. Tak długo zbierał fakty, których użył w tej książce. Dzieje się w państwa środowisku. Główny bohater jest dziennikarzem telewizyjnym, meteorologiem. Także Tayer, zbierając materiały, również sam zatrudnił się na okres 2 lat w stacji telewizyjnej w Minnesocie, gdzie poznał od podszewki pracę telewizji, pracę meteorologów i to wszystko jest w tej książce. Zaczyna się typowo podla thrillera, czyli powiedzmy jest trup od razu. Dochodzi do serii makabrycznych morderstw, w których giną młode kobiety.
z telewizji? Nie tylko. O nie, to już się zaczyna bać. Jest to tyle ciekawe, iż policja wychwytuje pewną prawidłowość. Każdej zbrodni towarzyszy anomalia pogodowa. Jest tornado, bądź jest to nagły atak mrozu, bądź to gwałtowna burza. Dixon Bell, czyli tytułowy pogodynek, posiada niesamowity